naprawdę fura wygląda teraz zajebiście. Ty się tam kapitalnie driftujesz, szok! Pa, pa, pa. Siemaneczko, ja jestem Lucek, a tak wygląda nowo dodane do Forza Horizon 5 BMW i4 eDrive 40. Czy i4 to się powinno mówić? Jak się powinno mówić, i4 czy po angielsku i4 waszym zdaniem? Tak czy inaczej jest to dosyć ciekawe auto, dlatego że mamy tutaj tylko i wyłącznie napęd na tył. Troszeczkę nim już pojeździłem, no i muszę przyznać, że chyba to będzie latać ciekawie. Jest to samochód elektryczny, jak na furę elektryczną. Trzeba przyznać, że jest to ewenement, że nie jest to SUV, no nie? Jest fura trochę podwyższona, wiadomo, żeby ten pakiet baterii się nam tutaj zmieścił, a żeby ludzie w środku nie byli jakoś ściśnięci, ale zgrabnie ta fura wygląda, trzeba przyznać, naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie. Więc mamy oczywiście tutaj z przodu potężnego bobra i ludzie już się na początku bardzo hejtowali te bobry. Początkowo pojawiały się w samochodach spalinowych, ale teraz już nawet są w samochodach elektrycznych i teraz już chyba każdy lubi, no nie? Bardzo ładne są te grille. I kształtem samochód jest spoko, naprawdę. Postarali się tutaj, jest to taki standardowy sedanik, nie? I lekko podwyższony. Jest całkowicie na plus. Cena samochodu w Polsce startuje od 292 tysięcy złotych. I w zależności od tego, jaką subskrypcję sobie wykupicie, to takie wyposażenie będziecie w nim mieli. No nie wiem, co tam można do niego dokupić. No, zobaczcie, jakie mamy tutaj ekrany. Za chwilę sobie wejdziemy do Forza Vista i sobie dokładnie tą furę obejrzymy. Ale to taki potężny, jakby dwa ekrany złączone ze sobą są, nie? Czyli taka nowoczesność. Zobaczymy, bo BMW lubi dawać dużo przycisków fizycznych w swoich samochodach, co w świecie aut elektrycznych nie zdarza się często, więc jest to dobry znak. Według testów ten samochód przy prędkości 140 km na godzinę może przejechać, znaczy ma zasięg 325 km. Jeśli chodzi o jazdę taką autostradową, czyli jedziemy stałe te 140 km, przy 120 420 km, natomiast najlepiej spisuje się w jeździe miejskiej, gdzie osiąga 490 km. Nie, czyli przyspieszanie, zwalnianie, gdzieś tam manewrowanie, jazda do 60 km na godzinę, czy tam do 50. Ale ten samochód ma też sportowe zacięcie, dlatego że pomimo tylko jednego silnika z tyłu auta, mamy tu aż 340 koni mechanicznych i porażające 430 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Oczywiście mówimy tutaj o standardzie. I skoro silnik mamy z tyłu i napęd na tył, to wydaje się, że ta fura naprawdę będzie dobrze driftować. Ja sobie tutaj przypisałem hydrołapę. Wiecie, że w elektrycznych hydrołapa chyba nie, by nie podziałała, tak? Ale to jest standardowe ustawienie, w ogóle fabryczny samochód, nic w nim nie zmieniałem i muszę przyznać, że naprawdę robi coś tutaj. Coś tutaj się dzieje z tym samochodem ciekawego. Zaczyna driftować. Tak, to są na razie bardziej takie power slidy, ale jest taki interesujący w prowadzeniu w porównaniu do innych elektryków. Zresztą posłuchajcie, jak brzmi. Mnie się wydaje, że wszystkie te samochody elektryczne w Forzie Horizon 5 są za głośne, są zbyt głośne, powinny być cichsze. Nie wiem, jak to jest w przypadku, gdy jedzie się elektrykiem z prędkością na przykład 40 km na godzinę pod górkę, czy ten silnik pod wpływem jakichś obciążeń wydaje z siebie podobne dźwięki jak tutaj w tej grze. Wydaje mi się, że nie, że jednak jak już się rozpędzisz powyżej tych 40, 50, 60, to bardziej słychać szum opon niż ten silnik, nie? Na przykład ostatnio jeździłem sobie Teslami.
nie kierowałem, tylko jeździłem w Uberze. No i muszę przyznać, że w ogóle nie było słychać tego silnika elektrycznego. Było słychać tego takie i tyle, nie? I potem już tylko szum opon i wiatru. Więc nie wiem, w którym momencie byśmy tak naprawdę ten silnik elektryczny usłyszeli. Ale ta fura jest ciekawa, bo naprawdę, zobaczcie, jadę sobie bardzo wolno i czuć, że ten tyłek jest ciężki. Super uczucie, naprawdę. Także myślę, że co? To będzie chyba naprawdę dobre auto driftowe, jak się dostosuje. I tak wygląda nasz pacjent na dzisiaj. Skąd? Co my tu mamy? Co to jest? Czemu tu nie ma bagażnika? Co to? Znaczy, to mogą być jakieś chłodnice? Nie, jakieś tam pompy do chłodzenia pakietu baterii czy coś? Ale myślałem, że spotkamy tu raczej bagażnik. Ciekawe. O, tutaj bagażnik, no całkiem spory, trzeba przyznać, tak? Wydaje się, że dużo tutaj zmieścimy. Takie praktyczne auto, nie? Ale co się dzieje tu w środku, bo... Widzę, że na giry to chyba mamy mało miejsca, czy nie? Nie, no szerokie są te fotele, czy tam ta kanapa. No i chodźmy sobie jeszcze do środeczka tutaj. Zobaczmy, jak wygląda nasz pojazd. Hop. I tu mamy, no jest trochę tych przycisków, tu widzę, że nie wiem, czy to są takie przyciski fizyczne, czy to są takie dotykowe, ale jest tam coś, czy moglibyśmy sobie manewrować po tych ekranach. Chodzi mi o to, żeby po prostu ich nie dotykać, nie wychylać się i tam nie czytać, nie? Na kierownicy jest dużo przycisków, wiadomo, ale też jest pokrętło do sterowania, także spoko. Myślę, że ekrany byśmy dali radę obsłużyć. I są one potężne, to znaczy ten cały panel taki ciemny jest naprawdę spory, nie? Naprawdę jest potężny i on jest tak jakby podzielony chyba na dwa pomniejsze ekraniki. Zaskoczył mnie ten przód. Myślałem, że spotkamy tu jednak bagażnik, a tu jest wszystko zakryte, tak jakbyśmy mieli mieć tam silnik albo coś takiego, nie? No jak już elektryk, no to dajcie z przodu ten bagażnik, tak? Dobra, no i chodźmy sobie do tuningowni. Najpierw zobaczymy, jakie parametry ma ten samochód już teraz. 335 koni mechanicznych, 430 newtonów, no i 2123 kg w standardzie. To zobaczmy, co się z nim stanie, jak założymy mu... O właśnie, to jest to. To jest, ja myślę, że on będzie dobry do driftu, tylko będzie trzeba zrobić wyjątkowo inny ten tuning, niż zawsze się robi do samochodów driftowych. To, o, no to nawet pasuje. O, ale to nie są żarty, dlatego że... Ten malutki spoilerek ma dokładnie taką samą siłę docisku jak ten duży spoiler. Ale podoba mi się to, że jest regulowany. Więc tutaj mamy jakieś takie chromowane atrapki, które miałyby sugerować, chodzi mi o ten tylny dyfuzor, nie? Które miałyby sugerować, hej, tu kiedyś był wydech, ale teraz mamy samochody elektryczne i tego wydechu już nie ma i nie będzie. No tak to wygląda, nie? Możemy... O, a to nie jest wszystko, ziomek, bo mamy tu body kit. Co ty gadasz? No nie, to... Okej, tego się nie spodziewałem. Ale potężny jest ten body. To co my będziemy mogli zrobić z tym samochodem? Patrzcie, jaki tu dyfuzor się nam pojawił. Dodatkowy z tyłu. Poszerzenie z tyłu i z przodu. Wygląda nawet nieźle, trzeba przyznać. Tu możemy sobie dodać 670 koni. Byk, dodajemy. I tu jeszcze coś możemy zrobić. Okej, i mamy teraz 1147 koni. Serio? To do czego jest ten samochód? Jakaś wyczynówka nam się teraz zrobiła. Masa? Ej, w ogóle się tego nie spodziewałem. Czy to będzie drugi taki samochód typu, jak to BMW, ten taki SUV, co żeśmy ostatnio testowali? Co wymiatał na wyścigach w S2? Nie wiem, no ja go na wyścigi nawet nie będę brał, dlatego że jestem prawie pewny, że tutaj będzie ciężko opanować tą latającą na boki dupę. Felgi są całkiem spoko, trzeba przyznać, nie? Bardzo ładny kształt. Podobają mi się. Moglibyśmy sobie je... Aha, ja już je poszerzyłem chyba do maksa. Tu trzeba na pewno je poszerzyć. No 1000 koni mechanicznych. Musimy to jakoś opanować. I tak wyglądają sobie standardowe kolory, czyli mamy biały, czarny, taki pomarańczowy ala, niebieski i szarówkę taką mamy. Myślę, że tutaj będzie pasować dać jakieś malowanie albo coś takiego, nie? O kurde! To jest to! Naprawdę fura wygląda teraz zajebiście. Jeszcze z tym malowaniem? Ktoś naprawdę odwalił niezłą robotę, nie?
Może trochę nie pasuje do tego bodykitu, bo tutaj widzę, że napisy się nie nakładają dobrze. Ale nie jest źle, myślę, że spoko. No dobra, więc ja mam tutaj ustawioną skrzynię manualną ze sprzęgłem, ale wygląda na to, że Forda się tutaj trochę postarała i jak dodaje gazu, to sprzęgło nie działa, tak jak powinno być. Brawo, brawo. Jedziemy. Oho, kurde. Wiesz, nie chodzi mi tyle o dźwięk, ale o to, ja dodaję gazu, on nie może w prostej linii jechać. What? Ej, to są pierwsze metry, jak driftuję tym samochodem. What the hell? Okej, tego tuna muszę wam udostępnić, bo fura jest zjawiskowa. Wow. Dźwięk wiadomo, że to nie to, nie? Ale... Ty się naprawdę kapitalnie driftujesz, szok! Ja pier... I jeszcze ten bodykit, wygląd i w ogóle. No brakuje jeszcze dźwięku jakiejś V8-ki, wiadomo, nie? Wypadałoby, ale no... Moim zdaniem jest genialnie! Wow! Pa, pa, pa. Co jest z tym autem? Ale czadersko. Człowieku. O, czekaj, a z widoku z kokpitu spróbujmy. O, wyleciałem trochę. Ja pierdolę, to jest... Ja nie wiem, czy to nie będzie jeden z przyjemniejszych samochodów do driftu. Nawet tak na czuja ustawiłem sobie skrzynię biegów, bo nie wiedziałem, jak to będzie z tą mocą, nie? Czy nie będzie mu za słabo, czy za ciężko. Najszersze opony, jakie są możliwe do tego samochodu, założyłem. On sam lata, ja praktycznie nic nie muszę robić, on dodaje gazu i on już na starcie... Jakby on nie może w prostej linii jechać, nie? To jest ciekawe! Długie łuki bez problemu. A co się stanie, jak pójdziemy sobie na wulkan na chwilę? To jest dziwne, bo tu hydrołapa działa, nie? No ale co za problem zrobić sobie w samochodzie elektrycznym hydrołapę? Można by, no w standardzie jest to niewykonalne, ale tutaj już i tak mocno żeśmy zmienili ten samochód, tuningując go, prawda? Ja pierdolę, ej, musicie go sobie przetestować. Wow! Wow! Tak, coś czułem, że to będzie dobry driftowóz. No silnik z tyłu, nie? Ale czas! Ale patrzcie, jak równiutko, ja w ogóle mam mega dużo kontroli nad nim.
ale jest taki prosty, taki przyjemny w driftowaniu. Wszystko samo się robi, człowiek. Jak to jest możliwe? Patrz, jakie kąty w ogóle. What? O kurde, ej, każdy... Ja myślę, że to jest najłatwiejsze auto do driftowania na kierce w ogóle. Nie zmieniasz biegów, nie interesuje cię sprzęgło, nie musisz kopać ze sprzęgła ani nic. Czasami musisz trochę tym ręcznym, ale poza tym... Wow, ale jestem z niego zadowolony, ty. Ja dodaję sobie tą furkę do ulubionych, bo to będzie mój ulubiony samochód do driftu chyba. Dobra, i tutaj będziemy mieli takie gładkie zakręty. No ma dość mocy, żeby to polecieć, ale czy poleci ładnie? Tutaj, nie? Musimy się rozpędzić. Mały kąt. Ale wariat! Ej, te nowe elektryczne BMW-ki to są jakieś koksy! Ja pierniczę, co się dzieje? Wow. Moi drodzy, kompletny sztos. Ja wiem, że dźwięk nie ten i w ogóle, ale... Ja pierniczę, totalnie rozwaliła mi czachę ta BMA. Musicie sobie jej spróbować do driftu, bo myślę, że ten samochód jest pomyślany głównie do tego. Totalny kosmos. Dzięki wam, że byliście na tym odcineczku. I zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się. Hejas.